Ben Bachtalei Sastesa Reroma Sarema Nusza Proceo Sveto. Ja nazywam się Artur Szewczyk i witam Państwa w programie Artur i promotorzy kultury romskiej. Moim gościem dzisiaj jest wyśmienity wokalista romski Jimmy Siwak. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich oglądaczy. Ja bym Sarema Nusza Sastei Bachtale Barybach i Sastepen Sarema Nuszenge. Tedeu de Vloroi, tutaj as Bachtalo Sasto. Ja weni tu me Sasto. Witam Cię, Jimmy. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu i że zechcesz podzielić się z nami tutaj swoimi przeżyciami, swoją historią życiową. Ja również dziękuję za zaproszenie, że mogę uczestniczyć w takim fajnym programie. Cieszę się. Także bardzo dziękuję, że pamiętaliście o mnie. No oczywiście, taki artysta. No to tak na początku chciałbym się spytać, że, z jakiego rodu romskiego się wywodzisz? Jakie są twoje korzenie? Tego, z rodu wychodzę romskiego. Po matce strony wychodzę Roma Polska. Od tamtej strony wychodzę z Roma Galicjaki. Ogółem jestem polskim Romem. Polska Roma. Polska Roma ogółem. Tak jest. No, my żeśmy się z Jimmy nie poznali. Jeszcze... Tak. No, proszę, proszę. No jeszcze mam korzenie też z Roma trochę Bergitkich, nie? Aha. No. Mam też korzenie z Bergitkich Roma też. No bardzo ładnie. Jimmy, no my żeśmy się tak w sumie osobiście nie poznali, prawda? Ja ciebie znam z telewizji, znam ciebie z różnych koncertów, z YouTube'u ciebie znam, z różnych występów. I postanowiłem, mówię, zadzwonię, spytam się, nie, czy zechcesz wziąć udział. No i bardzo się cieszę, że jednak wyraziłeś tą zgodę i że jesteś tutaj z nami. I właśnie dzięki temu możemy właśnie z tobą porozmawiać i dowiedzieć się troszeczkę coś o tobie. Takiego właśnie bardzo ciekawszego. Nie znamy z twojego życia po prostu takie niuanse, o których my w ogóle nie wiemy, prawda? No. Gdzie dorastałeś? Gdzie było twoje dzieciństwo? Gdzie twoja rodzina żyła? Ja spędzałem w Nowej Soli, to jest Lubuskie, z Goździelonej Góry, takiego pięknego miasta. Tam moje całe dzieciństwo, tam jest cała moja rodzina. Aha. I tam dorastałem. Rodzice, dziadkowie tam się rodzice, osiedlili, dziadkowie, tak? Rodzice, tak, wszyscy tutaj, tak. Mm-hmm. No pięknie, pięknie. To ty jesteś po prostu też rodziną Daniela Jodłowskiego, prawda? Tak, to bo my jesteśmy kuzynostwo po jednej linii. No właśnie, Nowa Sól, no właśnie z jednego miasta pochodzicie. Tak, nasi ojcowie są bracia rodzeni. A, no widzisz, no to faktycznie bardzo bliska rodzina. Tak. Od kiedy odkryłeś w sobie, Jimmy, ten talent wokalny? Ja talent? Tak, kiedy ty poczułeś, że masz głos i chcesz go pokazywać ludziom, chcesz śpiewać, po prostu chcesz być na scenie. Ja od dzieciństwa tak praktycznie śpiewam, tak? Tylko, że tak podeszłem do tego z sercem. Mi się zdaje, jak miałem chyba z 12-10 lat, to tak podeszłem z sercem do tego. I zacząłem tak śpiewać już po różnych właśnie romskich imprezach. Na jakichś salach zacząłem śpiewać, potem poszłem, wygrałem konkurs u nas w Nowej Soli, był taki festyn, Dni Nowej Soli pamiętam, tam był taki konkurs właśnie wokalowy, to poszłem i wygrałem, właśnie tam pierwsze miejsce zająłem też. Aha. I dlatego i od tamtej chwili tak się rozpoczęła moja muzyka tak naprawdę, nie, kariera muzyczna. Po prostu zaiskrzyła muzyka w tobie, po prostu zaiskrzyła. Wiedziałeś od tego momentu, że musisz być na scenie, że to jest twoje przeznaczenie. Ja w tym miejscu poproszę o pierwszy link z pięknymi piosenkami Jimmy'ego. Mam tak samo jak ty. Miasto moje w nim. Najpiękniejszy mój świat. Ja bym go mógł śpiewać godzinami. I na skrzydłach jak ta będę leciał co sił.
dziękuję pięknie. Jimmy, no? Czy w tej twojej karierze artystycznej, kiedy zaczynałeś, kiedy wchodziłeś już w takie zawodowe śpiewanie, czy natrafiłeś na jakieś problemy, na jakieś takie przykrości od innych ludzi, czy jakieś takie sytuacje były takie niezręczne dla ciebie, które ciebie uderzyły w ciebie po prostu? Szczerze powiem, może tak, żeby mnie coś uderzyło, to ja jestem takim, może powiem, mocnym człowiekiem, tak? Żeby mnie coś trafiło, to musiałoby naprawdę... No to widać, dostać, to tak? Widać, że jesteś, tak. Jesteś mocny facet, tak? Emocjonalnie też jestem mocnym facetem, ale tak miałem trudności, no powiedzmy tak prawdzie, no jestem Romem, żyjemy w Polsce, tak? To tak. Samo to robi, że mamy utrudnione troszkę życie, tak? Bo nie wszyscy traktują i planują nas. No tak. I często, na przykład jak rzucam jakąś piosoneczkę czy coś takiego, no to zaraz takie niefajne komentarze. Większość jest takich miłych komentarzy, bo większość jest miłych ludzi, tak? Ale nieraz się trafiają i tacy buracy, że po prostu napiszą coś nie tak. Trafiają tak? Się i tacy, tak. No ludzie są złośliwi. No, ale to w każdym narodzie jest coś nie tak, tak? Tak, tak. Nie ma tylko, że wśród Polaków czy wśród Cyganów wszędzie znajdzie się ten jeden taki czarny charakter, tak? Tak jest, tak jest. No. Ale takiej większej trudności, no dziękować Bogu, no nie miałem. Mm-hmm. Nie miałem to może z tego powodu, że też się nauczyłem śpiewać tak naprawdę profesjonalnie w kościele, tak? Tam, że jest mój wujek pastorem Goda, Mieczysław Jedłowski, tam się nauczyłem tak naprawdę śpiewać. Aha, nie? To ty przynależysz do kościoła tego Freichristen, tak? Tak, mm-hmm. Tak. To jest romski kościół w sumie, prawda? Tak, romski kościół, można powiedzieć. I wy tam śpiewacie ten gospel, prawda? Ten... Tak, dokładnie. Dokładnie tam śpiewamy gospel, tam mieliśmy taki swój repertuar, swoich ludzi tam mieliśmy, oprawę muzyczną. I tam się właśnie tak uczyłem śpiewać. Uczył mnie też mój wujek, Gienek Piwak, śpiewać mnie też uczył, nie? Poświęcał czas dla mnie i mnie tak uczyli właśnie, nie? No to pięknie. Ja w tym miejscu poproszę o kolejny link. Posłuchajmy pięknych wykonań piosenek w wykonaniu Jimmy'ego Siwaka. Ślicznie. A jak ty sobie dobierasz repertuar, Jimmy? Czy ty komponujesz sam, czy teksty sobie piszesz, czy korzystasz już po prostu z gotowych piosenek? Tak o, niektórych już mam swoich gotowych piosenek, ale repertuar sobie dobieram, na przykład podoba mi się jakiś muzyk, który fajnie śpiewa, który ma fajną melodię, no to biorę od niego piosenki i zaśpiewam, bo nie mam z tym problemu, żeby kogoś skowerować. Mm-hmm. Ale akurat no, nie mam jeszcze tego talentu, Bóg mi nie dał tego talentu, żebym pisał swoje teksty. Aha. Ale mam człowieka, który mi pisze teksty i jest całkiem fajnie. No teraz będę nagrywał, może Bóg da swoją płytę, no to będzie okej. Okay. No to super, no to czekamy, tak... czekamy i gratulujemy, nie? Czekamy na tą płytę. Dziękuję. No Bóg da, może to nagram ją na pewno, nie? No koniecznie, koniecznie. Przecież ty jesteś takim wokalistą wspaniałym. Dziękuję. Jimmy, twój repertuar to są piosenki bardziej współczesne, czy ty bardziej
kierujesz się w tą tradycyjną, romską, starą powiem muzykę? Jeżeli chodzi o naszą tradycyjną romską piosenkę, to nasza romska tradycyjna piosenka już zaginęła, nasza melodia tak naprawdę. Z tego powodu, że każdy ten nowoczesny wokalista od nas, czy gwiazdy teraz, robią tak, że oni śpiewają teraz disco polo i się popierają na tych naszą tradycyjną piosenkę, piosenki, a tak naprawdę te nasze tradycyjne piosenki są bardzo piękne piosenki. Tak. To są tak. Nie do opowiedzenia, jakie to są melodie piękne, tak? Tak, tak. A ci nasi właśnie artyści, czy starsi artyści, oni po prostu to już zagubili. Tego nie ma już u nas. To jest właśnie fakt, że dzisiaj się bardzo rzadko się powraca do tych korzeni, do tych oryginalnych dokładnie. Pieśni, jeszcze taborowych, które pamiętają lasy, dokładnie, tabory, prawda? Dokładnie. Dzisiaj nie ma tego. Dzisiaj właśnie takie bardziej współczesne piosenki, bardzo takie rozrywkowe, wesołe, nastawione bardziej na zabawę, na taniec, prawda? Tego oczekuje publiczność. No, szkoda troszeczkę, że... Bardzo szkoda, bo zaginęła nasza tradycja romska. Tak, chodzi mi o to, że zaginęła nasza melodia tradycyjna, tak? Zaginęła ta nasza tradycyjna piosenka, te nasze nuty tradycyjne, dlatego że ci nasi właśnie artyści, tak jak powiedziałem, poszli w coś innego, tak? I dlatego zaginęła nasza muzyka. Ja się teraz też znowu specjalizuję, no właśnie chciałbym, tak? No, mów. I ja bym chciał, no robię tak... Bardziej ja się teraz specjalizuję w rock pop, tak? Wchodzę. Aha. A czy mi się to uda? No zobaczymy, tak? No. Trzeba to kontynuować, trzeba to robić, no bo to jest akurat dokładnie. Teraz na topie. Tego ludzie chcą słuchać, tego, prawda? Dokładnie. Ja cieszę się, że jednak są jeszcze i w Polsce, i na świecie takie zespoły, które jednak kultywują tą starą, tradycyjną muzykę, którzy nie dają zapomnieć. Są też takie zespoły. Tak, nie są. Są ale to ta muzyka już zaczyna być w sumie ciężko do odbioru, prawda? Publiczność jednak już jest nastawiona bardziej, ta nowoczesna publiczność, ta młodzież dzisiejsza, chcą całkiem czego innego słuchać. Tak, dlatego Romowie muszą też iść z postępem, prawda? Trzeba po prostu iść z czasem. Nie cofać się, tylko po prostu iść z czasem. Ja poproszę w tym miejscu o następny link. Dokładnie. Posłuchajmy piosenek Jimmy'ego. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. I dopiero gdy zawoła Bóg, to poczek na wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso. Wystartowała ściana, wstawajcie, choćbyście byli na boso. Co i dopiero gdy zawoła Bóg, położę na wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. Wokalizm uruchomił ścianę. Przejdźmy teraz do takiego pytania, właśnie, żebyś nam opowiedział, bo wziąłeś udział parę lat temu w programie w Polsacie Śpiewajmy razem. Śpiewajmy razem. Opowiedz nam troszeczkę o tym, o twoim udziale w tym programie. Jak to do tego doszło? I jak to się wszystko rozwinęło? Jak to miało wpływ na twoją dalszą działalność artystyczną? Dobrze. Czyli zaczęło to się tak, że siedząc sobie w domu, włączyłem ten program. To była właściwie pierwsza edycja w Polsce w ogóle tego programu. Bardzo mi się spodobał ten program. No. I akurat był taki wspaniały wokalista, tam, który wygrał ten program. No i tak właśnie się siedząc, mówię, Boże, jakby był gdzieś tutaj w pobliżu, chętnie bym chciał pojechać i spróbować. Czy dałbym radę, czy nie dałbym rady. Aha. No i akurat pojechałem do Wrocławia. No i akurat ktoś mi powiedział, że właśnie jest tutaj edycja tego programu, mówi.
Zresztą zakwalifikację, tak, że mogę się zakwalifikować do tego programu i że mogę je spróbować. Mm-hmm. No to już długo nie zastanawiając, poszłem. Poszłem do tego programu, czekałem w kolejce chyba tam 4 albo 5 godziny, ale poszłem. Nadeszła moja kolej, weszłem tam, zaśpiewałem chyba 7 piosenek. Aż 7? Tak, jeżeli co tam śledzili, no, kazali mi śpiewać non stop, zaśpiewałem 7 piosenek. I nie powiedzieli mi od razu, czy się dostałem, czy się nie dostałem. Po tygodniu zadzwonili właśnie i powiedzieli: Jimmy, dostałeś się do programu, będziesz występował w telewizji. Wow, no to świetnie. Pojechaliśmy do Warszawy. Pierwszy mój koncert to był właśnie z piosenką Lemon Napraw. Mm-hmm. To było 3 lata temu. Mm-hmm. Tak, dostałem się do półfinału tą piosenką, bo podniosło mi się akurat 100 ludzi, całe jury udało mi się podnieść do góry. Mm-hmm. I jakoś tak fajnie poszło, potem dostałem się do półfinału, z półfinału dostałem się do finału. No i dziękować Bogu, wygrałem ten program, nie? Wygrałeś ten program, no wygrałem, gratuluję. Wygrałem ten program cały z piosenką Czesława Niemena, Sen o Warszawie. Ach, pięknie, pięknie, no to gratuluję. No, dziękuję. Posłuchajmy następnej piosenki w wykonaniu Jimmy'ego. Dziękuję ślicznie. Ja jestem twoim fanem. Piękny głos. Dziękuję piękny, bardzo. Piękny głos, talent niesamowity. Czy bycie na scenie, czy bycie artystą, wokalistą sprawia ci radość? Czy ty to kochasz, co robisz? Jak ty się, jak ty odczuwasz to? Może tak osobami tego nie dam rady opisać, jak ja się czuję na scenie, bo jak ja wchodzę na scenę, to zapominam o wszystkim, tak? No właśnie. Czyli zapominam o wszystkim i nie pamiętam nawet, jak ja grałem ten koncert. Dopiero jak ktoś mnie nagra, przeglądał sobie ten koncert, tak? Aha. I jak przeglądam ten koncert, to wtedy sam sobie się dziwię, jak to mogłem zrobić, jak mogłem tak zaśpiewać, tak podnieść publiczność. Bardziej emocjonalnie podchodzisz, prawda, do tego wszystkiego. Tak, emocjonalnie scena by... do tego podchodzę. No i czuję się bardzo... Dokładnie. Bardzo dobrze się czuję tam, tak? Mm-hmm. Lubię to, co robię, tak? Akurat kocham. Muzykę kocham. No i tak. To tak u mnie cały czas musi... muzyka leci. To tak musi czy być. Jadę autem, czy w domu siedzę, czy obiad gotuję, czy coś. U mnie cały czas muzyka leci. Mm-hmm. 24 u mnie leci. To muzyka, już tak? W romskim genie siedzi. Muzyka to jest po prostu dokładnie nieodłącznym elementem romskiego życia, prawda? Dokładnie. Dokładnie. Powiedz mi, tak już będziemy się zbliżać pomału do końca, powiedz mi, Jimmy, o swoich jakichś planach najbliższych. Dosłyszeliśmy właśnie dzisiaj, że jedziesz na koncert dosyć daleko, mówiłeś, że 700 kilometrów gdzieś jedziesz na koncert. Tak. I powiedz mi, jakie na przyszłość sobie stawiasz zadania, jakie cele, co chciałbyś jeszcze osiągnąć w swoim życiu? No, jesteś jeszcze młody człowiek. Wszystko jest przed tobą. Tak. No tak, powiem tak, o. No plany, tak zobaczymy, co Bóg pozwoli. Zdaje się do Boga. A tak naprawdę, no plany mam, no chciałbym zostać muzykiem, chciałbym iść w tym kierunku. No też lubię grać w piłkę, też troszkę buktuję. Aha. No, ale muzyka to jest tak na pierwszym miejscu bardziej, tak? I najbardziej mi się liczy w życiu to, żeby moje dzieci byli zdrowe, tak? No tak jest, to jest bardzo ważne. To jest dla mnie najważniejsze. A jak Bóg zaplanuje moje życie, my tak pójdzie moje życie. Oddaję Bogu to, tak? Pięknie, pięknie. I tu się nie zawiedziesz, bo
Bóg już posteruje tym wszystkim, tak. już pokieruje tobą. Jeżeli człowiek się dokładnie daje w tą stronę, to zawsze będzie dobrze. Tak zawsze jest jakieś wyjście, prawda? Tak. Jimmy, ja serdecznie ci dziękuję za udział w naszym programie. Również dziękuję. Serdecznie ci z całego serca dziękuję. Te jawes bachtaloisa sto, trecełone semencasa, ja zarete manuszęca. I te osiągnine zdawa drży i peso tuke za mierzyndzian, so kames dawa. So tero i łotuke pcheneł, te deutuke da devloroka i te spełni nelpe. Te deuda devloroka, ja męgę sarengę. Te deuda. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję. Serdecznie dziękujemy za udział twój w naszym programie. Proszę państwa, to był program Artur i promotorzy kultury romskiej. Moim gościem był dzisiaj Jimmy Siwak. My widzimy się za tydzień w piątek o godzinie 20. Do zobaczenia, do usłyszenia. Metodna bistrava, drosuno dikava, mange tudian saro. Metire la venza, pare bachtalenza, mea papa bachtalo. Dremiro ilo gime. Ma che parte tu zrakis drommiro tu un che andro voli per me na pacia murdi a ti rigir che a me lo va sirvi già la slaftiro battalo e ossimaro c'è c'è un ovro da noro. Ciao, la slaftiro.